Jeżeli chodzi o bliskość serwisu, dojazdu, to bazujemy tutaj na marce Massey Ferguson. Taka biogazownia, jak tutaj Państwo widzicie, to jest około 11 milionów. Jesteśmy w województwie wielkopolskim, w miejscowości Przybroda, gdzie odwiedzamy gospodarstwo należące do Uniwersytetu Przyrodniczego i rozmawiamy z jego dyrektorem, panem Filipem Mazurem. Panie Filipie, chciałem zapytać, na jakim areale tutaj gospodarujecie i jaką produkcję poza tym prowadzicie? Jesteśmy jednym z 10 gospodarstw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale wyjątkowym, ze względu na to, że w jednym miejscu mamy produkcję roślinną, zwierzęcą, sadowniczą oraz posiadamy również biogazownię rolniczą. Jeżeli chodzi o areał, to jest 490 hektarów, w tym 400 hektarów gruntów ornych. Jeśli chodzi o rośliny, które uprawiamy, to głównie rzepak, zboża, kukurydza, buraki cukrowe i tereny zielone pod produkcję pasz dla produkcji zwierzęcej. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję sadowniczą, to uprawiamy wszystkie rośliny nadające się do uprawy w naszej strefie klimatycznej, czyli rozpoczynając od czereśni, wiśni, moreli, nektaryn, brzoskwiń, poprzez jabłka, grusze, aronię, borówkę amerykańską. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to bydło mleczne, 100 krów mlecznych, ogółem 200 sztuk, średnia wydajność około 11 tysięcy kilogramów mleka rocznie od krowy. Przez to, że jesteśmy gospodarstwem Uniwersytetu Przyrodniczego, jesteśmy też miejscem, gdzie odbywają się praktyki studenckie. Mają tu miejsce różnego rodzaju doświadczenia prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego. Oprócz tego prowadzimy również praktyki dla techników rolniczych, przyrodniczych, a także prowadzimy ścieżki edukacyjne dla przedszkolaków i szkół podstawowych. Czyli gości tutaj na gospodarstwie nie brakuje? Drzwi się nie zamykają. Dobrze, panie Filipie, chciałem zapytać jeszcze o park maszyn. Jak to tutaj wygląda? Z jakich ciągników korzystacie? Ile ich jest mniej więcej? Znaczy, jeżeli chodzi o park maszyn, to jest to park tradycyjny. Chodzi mi o ilość ciągników, to musi być ilość dostosowana do produkcji, które mamy. Czyli przy produkcji sadowniczej mamy ciągniki sadownicze, czyli wąskie, typowe do produkcji sadowniczej, do obsługi produkcji zwierzęcej i paszowozu mamy osobny jakby park maszynowy, no i do produkcji roślinnej mamy ten najmocniejszy sprzęt. Jeżeli chodzi o markę, to też jest związane z tym, że pracownicy, żeby się byli przyzwyczajeni i też jeżeli chodzi o bliskość serwisu, dojazdu, to bazujemy tutaj na marce Massey Ferguson. Dobrze, panie Filipie, chciałem zapytać jeszcze o biogazownię. Co do niej trafia? Z jakich tutaj substratów ta biogazownia korzysta? Tak jak panowie dobrze wiecie, biogazownia jest jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Europie, ale można powiedzieć na świecie. I jest to biogazownia pokazowa, a można powiedzieć też, że jest to biogazownia nowatorska pod tym względem, że chcemy zastąpić substraty w postaci roślin uprawianych pod biogaz wszelkiego rodzaju odpadami, które powstają na terenie gospodarstwa lub w okolicy. Z gospodarstwa to jest na przykład obornik, który trafia do biogazowni, czy na przykład z produkcji sadowniczej wytłoki jabłek po momencie powstawania, po tłoczeniu soku. I tu nie chodzi o to, żeby właśnie uprawiać rośliny typowo pod biogazownię, a raczej żeby to, co odpada, żeby to jeszcze przetworzyć i jeszcze z tego skorzystać później jako poferment, prawda? Zgadza się. To jest najważniejsze założenie, żeby wykorzystywać to, co już jest, a wykorzystać to, można powiedzieć, dwa razy, tak? Więc jak wyglądają efekty? O efektach jeszcze może za wcześnie, bo jest to biogazownia, która działa dopiero od roku i nawzajem się tego uczymy, tak? Ale wszystko wskazuje na to, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Jest z nami prezes biogazowni, pan Mirosław Michalak. Panie Mirosławie,
Na czym polega innowacyjność tej biogazowni, którą mamy tutaj za swoimi plecami? Jesteśmy w biogazowni Przybroda. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest nasza polska technologia rozwijana we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Korzystamy głównie z obornika, ale uzupełniane jest tu w tej też biogazowni jeszcze kukurydzą i innymi poplonami, które są możliwe do wyprodukowania w tego typu gospodarstwach. Ile potrzeba takiego materiału codziennie, żeby taka biogazownia mogła działać? Na tej biogazowni zużywamy około 25 ton, 20-25 ton, to też zależy od pogody, od rodzaju surowca, który jest używany oraz dostępności innych materiałów, które możemy tutaj zużyć w tym miejscu. Czyli po kolei dostarczamy ten surowiec, co się potem dzieje? Surowiec jest dostarczany do dozownika, który tutaj widać za naszymi plecami. Następnie poprzez system dozowania, rozdrabniania, maceracji, kawitacji kierowany jest do tego zbiornika tutaj akceleratora. Następnie do dwóch komór fermentacyjnych i po komorach fermentacyjnych pozostałości fermentacyjne znajdują się w tym dużym zbiorniku oraz tam również jest zbiornik na gaz. Następnie raz na pół roku opróżniany jest zbiornik pofermentacyjny z pofermentu, który ma zastosowanie w uprawach polowych. Praktycznie tutaj mamy przykład całkowicie zamkniętego obiegu. Wszystko, co wchodzi do biogazowni, odzyskujemy odór, który jest przekształcany w metan i energię. Następnie energia elektryczna przekształcana jest w ciepło i energię elektryczną, natomiast poferment stosowany jako coś, co może zastąpić nawozy sztuczne. Czyli powiedział Pan tutaj, że odór jest wykorzystywany, czyli rozumiem, że ta biogazownia nie śmierdzi. No, Panowie jesteście też tutaj, no nie śmierdzi, tak mogę powiedzieć. W każdym razie trzeba się starać, żeby na biogazowniach był porządek, bo jak mi kiedyś taki mój stary niemiecki kolega powiedział, biogazownia nie śmierdzi, no śmierdzi bałagan na biogazowni. Więc jeśli jest utrzymywana biogazownia w czystości, w porządku, to nie ma co śmierdzieć. To nie jest pierwsza biogazownia, którą Pan wybudował. Wybudowałem już w Polsce 5-7 biogazowni, obecnie jesteśmy w trakcie budowy 12. Jak się w ogóle rozwija ten rynek? Działa to tak, jakby Pan chciał, czy są jakieś problemy, jeśli chodzi o przepisy na przykład? No to my jako inwestorzy, jako właściciele technologii musimy się dopasowywać do przepisów. Przepisy te, które po praktycznie 6 latach marazmu pozwoliły podjąć decyzje biznesowe, aby inwestować w branżę biogazu, pojawiły się praktycznie w 2019 roku. Więc przez ostatnie, od 2012 roku nie było takich regulacji prawnych uzasadniających inwestycje biznesowe. Natomiast teraz wyszliśmy z takim modelem dla rolników, żeby bezinwestycyjnie budować u nich biogazownię, żeby mogli przetwarzać swoje pozostałości po produkcji zwierząt. I rozumiem, że biogazownie to nie tylko rozwiązanie dla dużych gospodarstw powyżej 100 czy nawet kilkuset hektarów, a również dla mniejszych rolników, tak? Tak, tutaj myślimy o modelu biogazowni 200 kW na godzinę gazu i 350-kilowatowym silniku. Wtedy będziemy jedynym odnawialnym źródłem energii, które w sobie ma magazyn energii. To jest bardzo dzisiaj oczekiwane przez branżę energetyczną. Chcemy tego postawić na bardzo dużo, po kilka sztuk nawet w niektórej miejscowości, ale biogazownia będzie się wtedy uruchamiała tylko, gdy będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Czyli tak naprawdę jak duże gospodarstwo wystarczy do tego, żeby mieć taką biogazownię? Taką, o której tej mówię, tej małej, to od 80 krów i od 1500-1700 sztuk tuczników. Czyli tak naprawdę nie muszą to być jakieś wielkie gospodarstwa. Właśnie też zauważyliśmy taką tendencję na rynku, taką niszę, że brakuje takiej oferty dla gospodarstw między 50 kW, czyli takiej typowo hobbystycznej instalacji. Dopiero potem kolejna jest 499, to jest taka biogazownia jak ta. No i chcieliśmy znaleźć się w tym segmencie rynku, gdzie nie ma oferty dla tych właśnie małych gospodarstw. Panie Mirosławie, jeszcze jedno pytanie tutaj mi się nasuwa odnośnie tej kukurydzy, którą mam tu ze swoimi plecami. Ona tutaj ma pewnie jakąś historię związaną z tą biogazownią. 100 lat. Wcześniej stała tu stodoła. Także to jest pierwsza uprawa tej kukurydzy po 100 latach z zastosowaniem tylko pofermentu. I to jest pierwsza uprawa, która teraz w tym sezonie wegetacyjnym ma miejsce. To chyba mówi samo za siebie, jeśli chodzi o jakość tego pofermentu. No myślę, że kolejne lata będą jeszcze lepsze, bo
Poferment jest takim uszlachetniaczem gleby. Wszystkie składniki glebotwórcze w postaci helatów, które są zamienione oczywiście z gnojówki i z obornika, służą bezpośrednio takim roślinom. No i tak wyglądają takie rośliny na pofermencie. No dobrze, jeszcze jedno pytanie odnośnie biogazowni, bez którego nie mógłbym się tutaj obejść. Odnośnie kosztów chciałem zapytać, jak to wygląda? Taka biogazownia, jak tutaj Państwo widzicie, to jest około 11 milionów, to jest 500 kW od gołego pola. Ta mała to jest 6 milionów złotych, 1 megawatt około 15 milionów złotych. Jakieś dofinansowania? Mogą rolnicy na to liczyć? Są dofinansowania z różnych miejsc. Z tego, co się orientuję, około 2 milionów złotych jest dotacji. Z tym, że jak wezmą dotację, to za każdy milion trzeba 15 zł z megawattogodziny odliczyć. Aha. Bo to tak nie jest, nie? Gdzieś to, żeby nie było tak zwanego podwójnego wsparcia. Na ile wyceniłby Pan tutaj gwarancję tutaj tej instalacji? Ile ona może działać i przez jaki okres czasu powinna się spłacić? Na zbiorniki jest 15 lat. Na pozostałe instalacje, tak jak dają producenci, czyli na silniki, na pompy, to jest około 24-36 miesięcy. No przychód dzisiaj, przy dzisiejszych kwotach, które są z biogazowni, chciałbym, żebyście też panowie pokazali, jak ona produkuje, jakie ma wydajności, to przy dzisiejszych pieniądzach taka biogazownia jak ta przynosi przychodu rocznie około 3 milionów plus VAT, ale też są decyzje do podjęcia finansowe na następne 10-15 lat. Nie mówię, że na dwa pokolenia, tylko żeby sfinansować taką biogazownię, no to nie wystarczy ta dopłata. Trzeba mieć wkład własny, trzeba wziąć pożyczkę. Te instytucje finansowe, które mają to finansować, myślę, że jeszcze nie są gotowe na to, żeby iść w wielką skalę. No, te regulacje prawne są powiedzmy od 2019 roku, to wybuduje się teraz powiedzmy z kilkadziesiąt biogazowni, które instytucje finansowe chcą zobaczyć, jak działają, tak? Czy są opłacane te raty kredytowe, czy nie. No i wtedy będzie według mnie, myślę, za około rok czasu może większa oferta finansowania biogazowni w Polsce.